Przez 25 lat zasiadał w Komitecie Centralnym Partii. Przez 27 lat łącznie ze stanowiskiem premiera był na stanowiskach ministerialnych. Był sowieckim funkcjonariuszem. Był ich wychowankiem. Przygotowywali go do objęcia wszystkich stanowisk. Policzyłem, że 25 lat był w ścisłym kierownictwie Komitetu Obrony Kraju. Proszę mi pokazać kogokolwiek, kto miał tyle władzy, co generał Jaruzelski. Robił zawsze to, co mu kazała Moskwa, co mu mówiło komunistyczne kierownictwo. Pod tym względem nigdy się nie wahał. Ja go uważam za sowieckiego patriota przede wszystkim. Komunizm był jedną z największych plag, jakie kiedykolwiek dotknęły rodzaj ludzki. Więcej ludzi zostało zabitych przez reżimy komunistyczne, niż zginęło ich we wszystkich wojnach XX wieku. Ludzie, którzy kolaborowali z systemem kontroli sowieckiej, to ludzie, których nie można uznać za patriotów. To byli ludzie, którzy w taki czy inny sposób pomogli przedłużyć cierpienia kraju. Generał Jaruzelski pochodzi z rodziny ziemiańskiej. Była to rodzina katolicka, programowo antybolszewicka. Wojciech był absolwentem gimnazjum Ojców Maryjanów. I niekiedy się zastanawiamy, skąd ta metamorfoza taka, skąd zarzucenie tych wszystkich wartości, jakie wyniósł z domu rodzinnego. Co takiego się stało, że jednoznacznie opowiedział się za tym, co wydarzyło się w Polsce po roku 1944? W 1941 roku Wojciech Jaruzelski wraz z rodziną zostaje wywieziony ostatnim transportem sowieckim na wschód. W osadzie leśnej w Turczaku w górach Altaj zostaje skierowany do pracy przy wyrębie. Po kilku miesiącach, po podpisaniu układu Sikorski-Majski, status zesłańców polskich poprawia się. Zwolniony z gułagu ojciec Wojciecha umiera jednak z wycieńczenia. Tymczasem 18-letni Wojciech Jaruzelski dostaje pracę jako pomocnik magazyniera w sklepie. Kiedy komuniści w 1943 roku, w zasadzie Sowieci używając polskich komunistów, organizowali znaną, słynną pierwszą dywizję imienia Tadeusza Kościuszki, do tej formacji trafiło wielu Polaków znajdujących się wówczas na terenie Związku Sowieckiego. Byli to często zesłańcy, właśnie tak jak Wojciech Jaruzelski. I Wojciech Jaruzelski latem 1943 roku trafił do tego wojska. Przysięgam dochować braterstwa broni. Przysięgam dochować braterstwa broni. Sojuszniczej Czerwonej Armii. Sojuszniczej Czerwonej Armii. Dywizja ta nie należy do Wojska Polskiego, jest dywizją Armii Czerwonej pod rozkazami władz sowieckich. Dowódca jej, oficerowie i żołnierze są oficerami i żołnierzami sowieckimi, a nie polskimi. Posiadają oni obywatelstwo sowieckie, a nie polskie. To było stanowisko oficjalne rządu polskiego w sprawie tak zwanej polskiej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki, która powstała w Związku Sowieckim. Tam uznano, że ma on predyspozycje intelektualne, bo przecież pochodził z polskiej rodziny ziemiańskiej, do tego, żeby zostać oficerem. I wysłano go na kurs oficerski do szkoły piechoty w Riazaniu. To była typowo sowiecka szkoła i tam byli po prostu między innymi Polacy. Rosjanie takich szkół i takich kompanii, plutonów narodowościowych mieli pełno na terenie Związku Sowieckiego. Tu powiedzmy w jednej byli Czesi, w innych tam Jugosłowianie, Niemcy, którzy byli komunistami i to była w strategii Stalina, tego typu młodzi ludzie, którzy tam się znaleźli, różnych narodowości. To była przyszła kadra sił zbrojnych w państwa, które Stalin zamierzał, prawda, w taki czy inny sposób, czy okupować, czy podbić, czy uzależnić, prawda, w każdym bądź razie uczynić niesuwerennymi. Wojciech się znalazł w tym pionie, który był przygotowywany dla przyszłych sił zbrojnych, które miały wspierać system komunistyczny na terenie państwa polskiego.
W listach do matki, do siostry ówczesny chorąży Jaruzelski raczej jest zafascynowany ówczesną teraźniejszością i ją opisuje. Ale opisuje ją w kategoriach już żołnierza tego Wojska Ludowego, który jakby postrzega, że ta Polska nie będzie przypominała tej Polski przedwojennej. Szkoła oficerska, w której podobno nigdy nie był prymusem, tylko był chyba 78. Jak twierdzi generał Chuszcza, bo prymusem był podobno on, tylko potem to zamieniono. A oto już taka socjotechnika wojskowa, jak minister obrony mógł być gorszy od podwładnych, prawda? Nie dlatego, żeby nie był zdolny, bo na pewno człowiek o ogromnych możliwościach intelektualnych, był słaby fizycznie bardzo. A tam jednak w szkole oficerskiej piechoty premiuje się zdolność skakania przez rowy, biegania, strzelania, więc po prostu fizycznie odstawał od kolegów. On kończył w Riazaniu pluton tak zwanych ciężkich karabinów maszynowych typu Maxim. Ale przy jego posturze, proszę sobie wyobrazić tą ciężką broń, jak było trzeba, to taki podporucznik chwytał tego Maxima, prawda, i z tym swoim plutonem nacierał. Obawiam się, że Wojciech Jaruzelski by daleko nie ubiegł z tym sprzętem. A jednocześnie zdawali sobie sprawę, że jest to oficer, no, którego można wykorzystać bardziej jakoś obiecująco w tych siłach zbrojnych, więc skierowali do zwiadu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w Ryzaniu trafił do 5. Pułku Piechoty, do zwiadu, w którym walczył na Lubelszczyźnie, na Wale Pomorskim, w Brandenburgii, by swoją drogę wojenną w czasie II wojny światowej zakończyć na rzece Łabie. Ja rozumiem jego, jestem w stanie jako człowiek zrozumieć jego postawę, że się wpisał do tej armii i chciał wyjść stamtąd. To jest zrozumiałe, tylko kończy się wojna, a Jaruzelski dalej służy Sowietom i robił to świadomie. Sowieci za pomocą swoich agentów, komunistów, zaczęli budować reżim, który jest sprzeczny z oczekiwaniami, z potrzebami tego społeczeństwa. Był to po prostu zamach na niepodległość Polaków. Swój szlak bojowy w II wojnie światowej Wojciech Jaruzelski kończy w stopniu porucznika jako szef zwiadu 5. Pułku 2. Dywizji Piechoty w składzie Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej pod dowództwem marszałka Konstantego Rokossowskiego. On tego zwiadu się uczył od Sowietów. A jak oni uczyli, wiadomo, że to nie był tylko zwiad operacyjny, wojskowy, a interesowało ich wszystko, co po bokach, prawda? Zwłaszcza w takim kraju, który zamierzali, prawda, zwasalizować. W latach 1944-45 mamy de facto na ziemiach Polski do czynienia z powszechnym powstaniem zbrojnym. To była Lubelszczyzna, Rzeszowszczyzna, znaczna część Mazowsza, krakowskie. Po prostu powstańcy polscy opanowali znaczną część kraju. Armia Krajowa była pierwszym problemem, który polska komunistyczna władza musiała rozwiązać. AK była to poważna siła i dopóki ona istniała, nie można było w Polsce wprowadzić komunizmu. Dlatego pierwszym zadaniem komunistycznej władzy było zniszczenie Armii Krajowej. I tutaj ta jego rola zostaje sprowadzona do inwigilowania otaczającej go społeczności w rejonach, w których znajduje się jego 5. Pułk Piechoty. I wspólnie z szefem sztabu tego pułku, a był nim podpułkownik gwardii sowiecki oficer Fomin, sporządzali meldunki. I on nie ma żadnych zahamowań w tych meldunkach. Jeżeli on podawał, powiedzmy, kryptonim ludzi z podziemia, a jednocześnie w nawiasie podawał prawdziwe imię i nazwisko, jeżeli podawał rejony koncentracji tych oddziałów, jeżeli podawał, kto im sprzyjał i wymieniał z imienia i nazwiska różnych łączników innych, a meldunki te śle do sowieckich przełożonych, no to on wiedział, że on jest już po drugiej stronie barykady i on czyni ogromne zło tym ludziom, tu tymże Polakom. Generał enigmatycznie sam tłumaczył, że on walczył z upowcami. Oczywiście trzeba rozróżnić. Walka z winem była czymś zupełnie innym niż walką supa. Walka supa leżała w interesie państwa polskiego. Mimo, że robili to komuniści. Walka z winem już nie. No przecież jeżeli on na co dzień funkcjonował i współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa, to w tym Urzędzie Bezpieczeństwa bywał. Widział ich maltretowanych, widział ich bitych i zdawał sobie sprawę, co robi i co czyni, kiedy pisze. W
w listach do rodziny, on już o tych, którzy się przeciwstawiają tej armii, która tu weszła, on już nie używa pojęcia Polacy, tylko mówi przeciwni. To było kolejne polskie powstanie przeciwko okupantom. Te ludowe wojsko polskie, czy organa bezpieczeństwa, które zwalczały polskie podziemie i pacyfikowały polskie wsie, to po prostu były organa komunistycznej okupacji, sowieckiej okupacji w Polsce. Już ze szczebla dowództwa pułku dostrzegano jego walory i zalety jako przyszłego kandydata na stanowiska coraz wyższe. No Sowieci nie byli głupi. Nie brali jakichś, prawda, powiedzmy, chłopków, roztropków z dwoma klasami. Gdy się weźmie meldunki zwiadowcze Jaruzelskiego i się porówna z meldunkami innych oficerów z tego pionu, no to te meldunki, to jest, można powiedzieć, to jest poezja, to jest literatura. Ja się często zastanawiałem, przeglądając te meldunki, kiedy on miał czas na pisanie tak ładnych, rzeczowych meldunków i tak poprawnych, kolorowanych, podkreślanych. Nawet podejrzewałem, że to po wojnie robiono. Sprawdzałem papier, sprawdzałem różne rzeczy i się zastanawiałem, skąd to się brało. Ale ta pedanteria u niego była, to jest rzecz wrodzona. No i on się tym rzucał w oczy wyższym przełożonym i oni na niego stawiali. Chciał być z nimi, całym sobą to legitymizował. Chciał być jak najbliżej Sowietów. To jest od początku jego kariery. On miał więcej przyjaciół i dla niego byli większymi autorytetami Sowieci służący z nim w 5. Pułku Piechoty i w 2. Dywizji, niż miał wśród własnych kolegów. Znajduje go w 1946 roku, kiedy on się znajduje w składzie komisji przygotowującej referendum, a później wybory do Sejmu, które zostały, prawda, jedne i drugie sfałszowane. I tam jest taki moment, kiedy 5. Pułk Piechoty głosuje. Wojciech jest w składzie tejże komisji. Jest tam takie określenie w protokole z tego głosowania, że udało się zapiec i tam coś skreślali. I Wojciech Jaruzelski wymienia z nazwiska imienia tychże oficerów w tym protokole, a przecież miały to być wybory tajne, prawda, gwarantowana anonimowość. I on ich wymienia. Co najgorsze, że w tym wszystkim jest jego kolega serdeczny ze zwiadu, Chorąży Skowron, wtedy już podporucznik Skowron. I on go w tym meldunku podaje, że jest taki oficer, że opowiada się za reakcją przeciwko władzy demokratycznej, ludowej. I to jest taki pierwszy moment, gdzie on oficjalnie kogoś sprzedaje ze swojego najbliższego otoczenia. Później to już było regułą. Wydaje się, że o jego karierze przesądziły dwa elementy. Pierwszy, niesłychanie ważny, to brak poważniejszego kręgosłupa ideowego. Na przestrzeni dziejów, jak się zmieniają w PRL-u poszczególne koniunktury, przychodzi stalinizacja, odwilże, czystki antyżydowskie. Wojciech Jaruzelski jest zawsze ustawiony z duchem obowiązującym w partii. Po prostu nie ma przesadnie silnego kręgosłupa moralnego. To jest pierwsza zasada, jest dyspozycyjny. Druga sprawa, niewątpliwie mająca ogromny wpływ na jego karierę, to kontakty z informacją wojskową. Informacja wojskowa, czyli kontrwywiad wojskowy, tak naprawdę, czyli UB do kwadratu. Proszę Państwa, ludzie, którzy przeszli, a byli tacy przez więzienia UB i więzienia informacji, modlili się, żeby trafić do UB. Mimo, że tam był osławiony pułkownik Różeński. Bo wszystko było lepsze niż informacja wojskowa. Tam naprawdę siedzieli sadyści przez duże S i mordercy przez wielkie M. Było się czego bać. Wsadzali ludzi za przekonania, albo za możliwość posiadania przekonania, albo za to, że ktoś coś chlapnął, albo zachował się nie tak. To była na pewno organizacja, która przewyższała gestapo o klasę, jeśli chodzi o brutalność działań. Przecież wszystkie procesy wojskowe, jakie były wytaczane w latach 50., były przygotowywane przez informację wojskową. Wyroki śmierci, które zostały wykonane, to również dzieło informacji wojskowej i tychże oficerów. Powszechnie informację wojskową uważa się za komunistyczny polski organ bezpieczeństwa państwa. Dość powszechnie nawet historycy tak myślą. No nie jest to prawda.
oficerowie informacji wojskowej, byli funkcjonariuszami sowieckiego SMERSZ-u. SMERSZ utworzono specjalnie w celu przeprowadzenia represji na terytoriach okupowanych. To była bardzo okrutna organizacja. Oni często zabijali, nie musieli obowiązkowo kogoś zamykać. Prześladowali wszystkich tych, którzy zgodnie z wyobrażeniem sowieckiej władzy mieli wrogą ideologię. Informacja wojskowa jest po prostu organem sowieckim i są to sowieckie organy bezpieczeństwa. Nawet językiem w informacji był rosyjski, dokumenty w 1945 roku to były prawie wszystkie po rosyjsku, później stopniowo to było polonizowane. Polacy, młodzi oficerowie, którzy się opowiedzieli i weszli w struktury informacji wojskowej, no to jest najgorszy kaliber ludzi, jaki mógł się przytrafić w Polsce, tejże nawet ludowej. W tym czasie co siódmy oficer Ludowego Wojska Polskiego był tajnym współpracownikiem informacji wojskowej. I Wojciech Jaruzelski wedle zachowanych dokumentów został pozyskany do współpracy w 1946 roku przez organa informacji wojskowej. Posługiwał się pseudonimem Wolski. Na temat informacji przekazywanych przez agenta Wolskiego wiadomo niewiele, ze względu na to, że teczka tego agenta nie zachowała się lub jest gdzieś w rękach prywatnych lub została zniszczona. Zresztą z różnych pomocy ewidencyjnych usiłowano bardzo skrupulatnie zatrzeć wszelkie ślady przeszłości Jaruzelskiego. I przez wiele lat Wojciech Jaruzelski skrzętnie ukrywał ten aspekt swojej antypolskiej działalności. Dopiero niedawno napisał o tym jego biograf Lech Kowalski. Każdy agent infiltrował własne środowisko, własnych kolegów, ich powiązania, ich kontakty i przekazywał oficerom sowieckim. To była normalna praca pospolitego agenta, którego Rosjanie zwerbowali. Ściśle tajne. Podpułkownik Jaruzelski Wojciech, syn Władysława, urodzony w 1923 roku w miejscowości Kurów, powiat Puławy, syn zarządcy majątku, jest naszym tajnym informatorem, pseudonim Wolski, zawerbowanym 23 marca 1946 roku na uczuciach patriotycznych. Charakteryzowany jako jednostka wartościowa, członek partii, dobry tajny współpracownik, nadający się na rezydenta. Jeżeli on jest w 1949 roku proponowany na rezydenta, no to jest to dowód ogromnego zaufania ze strony tychże służb sowieckich. Rezydent to już jest ktoś, kto ma siatkę agentów, nią dysponuje, im stawia zadania i to nie są zadania jego jakieś wymyślone, tylko są to zadania oficerów sowieckich, które są do wykonania. Ten element odegrał ważną rolę w życiu Wojciecha Jaruzelskiego. Znając realia lat 40. w Wojsku Polskim, z pewnością zostałby usunięty z wojska w końcu lat 40. za niewłaściwe pochodzenie. To uratowało jego karierę. Dalszy etap jego kariery wojskowej to Rembertów. Najpierw kursy doskonale, najpierw on się doskonali na lepszego oficera, potem doskonali swoich kolegów. Na etapie jego pracy dydaktycznej w Centrum Wyszkolenia Piechoty dojrzał go tam w trakcie jednych z zajęć sowiecki generał Popławski. Tak mu się spodobał major Jaruzelski, że ten dzień, w którym go poznał, na drugi go zabrał już do siebie. Nawet rozkazy nie zostały wydane, są z opóźnieniem w archiwach o przeniesieniu go do dowództwa wojsk lądowych. I on robi tam oszałamiającą karierę pod skrzydłami Popławskiego. Awansowany do dowództwa wojsk lądowych, Wojciech Jaruzelski nadzoruje szkolnictwo wojskowe. Tymczasem władzę nad Ludowym Wojskiem Polskim przejmuje sowiecki marszałek Rokossowski i armia rozrasta się do około 400 tysięcy żołnierzy. Przygotowywana jest do przyszłej inwazji na zachód. Stawia się pytanie, po co Związek Sowiecki budował taką ogromną armię? To trzeba wziąć jedną pod uwagę, że Związek Sowiecki powstał to wyłącznie miał jedną taką główną istotę funkcjonowania. Ideologia była ekspansja ideologiczna i terytorialna. Tą 400-tysięczną armią zarządzają Sowieci. Są na wszystkich stanowiskach najistotniejszych dla funkcjonowania tejże armii.
po szczebel dowódcy dywizji są to wszystko oficerowie sowieccy. Generałowie, pułkownicy sowieccy delegowani do wojska tego ludowego. Na szczeblach pułków, batalionów są pierwsi oficerowie młodzi, na których postawiono ci po takich szkołach typu Riazań i innych tym podobnych. Są ściśle wyselekcjonowani, Sowieci ich kontrolują, ale powierzają im coraz wyższe stanowiska. Zachowały się dokumenty, w których Wojciech Jaruzelski opisuje, jak bardzo dbał o klasowy dobór oficerów do Ludowego Wojska Polskiego. Będąc już szefem zarządu szkół i akademii, on decydował, jaki narybek należy przyjmować do szkół oficerskich, z jakim rodowodem, jakie mają być proporcje robotników i chłopów przyjmowani do szkół oficerskich. On decydował o tym, komu wolno było iść na kursy wyższych oficerów, czy studiować w Akademii Sztabu Generalnego, czy studiować w Wojskowej Akademii Technicznej, czy studiować w Akademii Marynarki Wojennej, czy studiować w Szkole Lotniczej w Dęblinie. O tym wszystkim decydował Jaruzelski. Za jego czasów jednym z ważniejszych dokumentów szkolenia taktycznego oficerów Ludowego Wojska Polskiego stał się krótki kurs historii WKPB. Podległe mu struktury produkowały broszury propagandowe, w których potępiano burżuazyjną botanikę, wychwalając sowieckich szarlatanów Miczurina i Łysenka. To właśnie Jaruzelski, tacy ludzie jak Jaruzelski, sowietyzowali armię Ludowego Wojska Polskiego. Będąc szefem zarządu szkół i akademii wojskowych, wydał takie rozporządzenie, które umożliwiało mu skończyć akademię jako eksternowi. W ciągu roku zrobił 3 lata. Wiadomo, jak studiuje przełożony akademii ze szczebla Ministerstwa Obrony Narodowej w akademii, która mu podlega. Był tam gościem. Więc generał nigdy tak naprawdę nie został wyszkolony na dowódcę wyższego związku, czy taktycznego, czy operacyjnego. Główne zadania Akademii: przygotowywanie dla naszych sił zbrojnych oficerów z wyższym wykształceniem wojskowym na stanowiska dowódcze i sztabowe oraz działalność naukowo-badawcza uwzględniająca aktualne i perspektywiczne potrzeby Wojska Polskiego. Zadaniu temu może sprostać tylko oficer o wysokich wartościach ideowo-moralnych i szerokich horyzontach myślowych. Takich dowódców przygotowuje Akademia Sztabu Generalnego. Był w gronie tych, który ubolewał, że przestaje być ministrem obrony narodowej marszałek Rokossowski. W 1956 roku Popłaski mówi do żegnających go polskich wyższych oficerów: mam bardzo dobrego oficera Jaruzelskiego, nie zmarnujcie mi go. Widać tutaj, że czujne oko Moskwy dostrzegło talenty wojskowe generała i postanowiło promować jego karierę. Za okres działań bojowych Ludowego Wojska Polskiego bardzo słabo awansuje. Natomiast po wojnie na stopień kapitana Jaruzelski awansuje w roku 1946. Jeżeli przyjmiemy, że od tego okresu rozpoczyna się jego ścisła współpraca z informacją wojskową, Jaruzelski w tym czasie zaczyna bardzo szybko awansować. Wszystkie te awanse są z nadania sowieckich przełożonych. Zostaje generałem brygady w wieku 33 lat, w 1956 roku. To jest jeden z rekordów Wojska Polskiego, jest jednym z najmłodszych generałów. Wojciech Jaruzelski zostaje dowódcą 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Ludowe Wojsko Polskie pozostaje nadal w pełni podporządkowane Moskwie w ramach tak zwanego Układu Warszawskiego. W czasie wojny dowodził grupką 10 czy 15 osób, a skierowano go na stanowisko dowódcy dywizji, która liczyła w tym czasie około 12 tysięcy ludzi. To jest tak, jakby prostego szewca z Pragi skierować na stanowisko dyrektora potężnych zakładów obuwniczych. On miał zielonego pojęcia o kierowaniu dywizją.
Wyglądałoby to bardzo strasznie dla niego, gdyby nie ówczesny szef sztabu tej dywizji, pułkownik Dodik. I on Jaruzelskiego odciążył od tego operacyjnego dowodzenia, a Jaruzelski zajął się tym, na czym się znał. Wywodził się ze szkolnictwa wojskowego, więc się wziął za szkolenie. Potrafił zająć się sprawami dyscypliny, strasznie karał. Generał dokonuje cudu. W ciągu 2 lat najgorsza dywizja staje się najlepszą dywizją w Polsce. Za cenę katorżniczej pracy, znienawidzenia przez kadrę oficerską, która 24 godziny non-stop pracuje na tą dobrą opinię, pokazuje się Jaruzelski jako pracocholik, człowiek surowych bardzo norm postępowania, nieprzystępny wobec kolegów, niezwykle wymagający, bardzo pryncypialny, bardzo surowy, ale efektywny w działaniu. Postawił na, tak jak on to nazywał, na humanizm socjalistyczny, czyli biblioteki zaczął rozwijać w tych garnizonach dywizji. W świetlicach pojawiły się obrazy, jakieś gazety. Zaczął organizować różne konkursy czytelnicze związane z ziemią szczecińską. Wprowadzał firanki, zasłonki na salach żołnierskich w świetlicach. Jednocześnie tu w Warszawie po jego odejściu zastępcą szefa zarządu szkolenia bojowego został pułkownik Sadykiewicz, jego przyjaciel z młodości. I Sadykiewicz go informował o wszystkich inspekcjach, jakie były kierowane do Szczecina. On był zawsze uprzedzony o miesiąc wcześniej, 1,5 miesiąca. Niektóre te inspekcje obsługiwał sam Sadykiewicz. I on mu z kolei gwarantował to, że te opinie z inspekcji były bardzo wysokie. Jaruzelski tam był oceniany na 4, 4,5, no to były kapitalne oceny. I to między innymi zdecydowało, że stał się głównym kandydatem na stanowisko szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. Jako szef Głównego Zarządu Politycznego Wojciech Jaruzelski będzie odpowiadał za tak zwaną marksistowsko-leninowską czystość ideologiczną w szeregach Ludowego Wojska Polskiego. To jest stanowisko, które daje ogromne możliwości działania, wykazania się. Generał się wykazuje, jak może. Sowietyzuje polską armię. Już nie przy pomocy generałów sowieckich, ale metod przy pomocy ideologii. O roli wychowania ideowego żołnierzy i dowódców mówi właśnie szef Głównego Zarządu Politycznego, generał dywizji Wojciech Jaruzelski. On wprowadza marksizm-leninizm. On zaczyna prześladować na wszelkie sposoby alumnów seminariów duchownych, których złośliwie kieruje się do wojska. Robił im z tej służby gehennę. Określił na początek, w jakich jednostkach nie mogą służyć, żeby się nie dowartościowywali. A kazał ich skierowywać do najcięższych rodzajów służby. Jednocześnie bardzo wiele rozwiązań poddawał, jak najbardziej odciągać alumnów, którzy już są w służbie wojskowej, od kościoła, żeby nie wrócili do seminariów. Likwiduje różne odrębności po cichutku Armii Polskiej. On rozbuchuje do niemożliwych granic sprzecznych z jakimkolwiek rozsądkiem tradycje przyjaźni polsko-sowieckiej w wojsku. Czytałem masę takich dokumentów, gdzie w marcu, w kwietniu, na lipiec, na sierpień już pisał prośby, że zaprasza serdecznie tam czy marszałka Jepiszewa, czy tam Rokossowskiego, jak żył, czy innych, więc on robił wszystko, żeby tam mieć bardzo silną pozycję. To mu ogromnie procentowało. Bardzo mocno upartyjnił wojsko. Jakikolwiek oficer, który by chciał marzyć o wyższym stanowisku, jeżeli miał opinię by negatywną od sekretarza partii w jednostce, nie miał najmniejszych szans. Mógł mieć duże braki jako oficer liniowy i to mu nie przeszkadzało w karierze, o ile był bardzo pryncypialny ideologicznie. To decydowało. Dlatego też cała masa generałów LWP to tak naprawdę cała masa najróżniejszych pułkowników, którzy strasznie się kompromitowali później. Słownictwo tych generałów, sposób zachowania się, odprawy były pełne wulgaryzmów, wyzwisk. Nie szanowano się wzajemnie. Jaruzelski wiedział doskonale, co to są za generałowie, których wynosił na najwyższe stanowisko. Było mu to wygodnie. Oni mu wszystko zawdzięczali. Bez niego w Moskwie nic nie znaczyli. Więc ten pierwszy krąg generalski on sobie zaczął kształtować, będąc szefem Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. Jako szef Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego Wojciech Jaruzelski przeprowadza w armii czystkę antysemicką. No to jest najważniejsze stanowisko w wojsku, zwłaszcza, że ministrem jest
de facto cywil przebrany w mundur, czyli Marian Spychalski. O wojsku zaczyna decydować Wojciech Jaruzelski. I on w 1967 roku w sposób zakulisowy patronuje wielkiej antysemickiej czystce, która obejmuje wojsko. Zostają wywaleni wszyscy oficerowie, pułkownicy i niżsi stopniem pochodzenia żydowskiego. No, antysemityzm, komunistyczny antysemityzm w Związku Sowieckim to już w latach 30. Znaczy, on był zawsze. Czasami był potrzebny do jakiejś tam mobilizacji wewnętrznej, czasami był potrzebny na zewnątrz. Była decyzja sowiecka o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem i po prostu taka decyzja spłynęła do wszystkich państw bloku sowieckiego. Jeśli się nie mylę, tylko Rumunia nie zrealizowała wytycznych Moskwy. No i Jaruzelski po prostu zrealizował wytyczne partii. W 1967 roku mechanizm czystek został uruchomiony przez Gomułkę, który mówił o piątej kolumnie i tak dalej. I odbywały się różnego rodzaju narady. Jeżeli chodzi o zasięg ogólnopolski, to scedowano na MSW, a w wojsku to zajmował się głównie zarząd polityczny oraz służby specjalne wojskowe. Wskazywaniem, kto jest kto, grzebaniem w życiorysach, w ankietach personalnych. W listopadzie 1967 roku stanął na czele powołanej przez Spychalskiego komisji odrzydzającej wojsko. Takie określenie brzydkie po prostu, tak kadra to na ten temat mówiła. Generał Jaruzelski dopuszczał do najbardziej skrajnych wypowiedzi antysemickich. Tak zaszczuwano tych oficerów w trakcie tych zebrań, że dochodziło do tego, że wychodzili do ubikacji z oficerami, którzy się mienili polskimi, i tam po prostu poprzez obnażanie stosownych części ciała dokumentowali, że nie są oficerami pochodzenia żydowskiego. Pierwsi, jacy powypadali z wojska i byli degradowani z pułkowników na przykład do stopnia szeregowego, to byli między innymi pułkownik Dodik, który uratował mu siedzenie w Szczecinie. I na tej liście znajduje się również pułkownik Sadykiewicz, ten, który go ochraniał tutaj ze szczebla Głównego Inspektoratu Szkolenia, kiedy ten był dowódcą dywizji w Szczecinie. Eliminowano oficerów pochodzenia żydowskiego i oficerów polskich im sprzyjających. Niżej wymienionych pozbawiam stopnia oficerskiego z powodu braku wartości moralnych i orzekam ich powrót do stopnia szeregowca. Zachowało się sześć rozkazów, to w sumie 1348 nazwisk. Mam ostatnie degradacje, to były chyba w 1978 roku jeszcze podpisywane przez Jaruzelskiego. Ostatnich z nich generał niszczył jeszcze w połowie 1980 roku. Bo przy okazji, na stanowisku szefa sztabu, a przedtem szefa GZP, nie można nie zajmować się polityką. Jaruzelski wchodzi do Komitetu Centralnego, a tam trwa już ostra walka polityczna wokół Gomułki. Jaruzelski dołącza do generała Mieczysława Moczara, do grupy tzw. partyzantów. 1968 rok i Jaruzelski na skutek wypadków marcowych i przesunięć politycznych awansuje na ministra obrony. Przy pełnej aprobacie Moskwy. Pierwszym zadaniem Wojciecha Jaruzelskiego jako ministra obrony narodowej PRL jest przygotowanie Ludowego Wojska Polskiego do udziału w inwazji na Czechosłowację. 21 sierpnia 1968 roku. Za godzinę, za dwie. Wydarzenie to poruszy świat. Ci, którym się wydawało, że wyrwanie Czechosłowacji z Układu Warszawskiego to już tylko kwestia czasu, podniosą faryzeuszowski lament. To był pierwszy przypadek w dziejach Ludowego Wojska Polskiego, że wojska te operacyjne działały poza granicami własnego państwa wraz z wojskami sowieckimi, węgierskimi, bułgarskimi. Nie weszli tylko wtedy Rumunii i nie weszli Niemcy. Dowódcą drugiej armii, tej, która weszła do Czechosłowacji, był generał Florian Siwicki. O, jeden z najbliższych współpracowników, wieloletni generała Jaruzelskiego. Generał Jaruzelski miał na tym jakby nadzór ogólny, raczej jakbym ponosił polityczną odpowiedzialność niż czysto wojskową. Jakby Siwickiego Czesi pobili tam,
znaczy wojska polskie zostały pobite przez Czechów pod Liczynem na przykład, no to głównym odpowiedzialnym byłby generał Siwicki oczywiście. I on by pierwszy głowę, tak powiem, no, czapkę generalską stracił. No Czesi się nie bronili, zresztą Dubček wydał odezwę do narodu, żeby nie stawiali zbrojnego oporu. My żeśmy wysłali tam blisko 27 tysięcy wojska. No, skala, o skali i rozmachu może świadczyć to, że tam było 600 czołgów. No, to po prostu na bezbronny naród to wszystko ruszyło. Żołnierze bratnich armii jeszcze raz się poznali, zdobyli jeszcze jeden powód do wzajemnego zaufania. Poznali, czym jest reakcja i rewizjonizm w konkretnym działaniu. Wyświadczyli socjalistycznym siłom Czech i Słowacji dobrą przysługę. Dali im szansę, szansę wyprowadzenia kraju z anarchii. Niech umieją skorzystać z tej pomocy. Okupowaliśmy 16% ich terytorium, tą masą wojska. Generał Jaruzelski nigdy nie zjawił się w Czechosłowacji, nigdy nie wizytował wojsk. Zresztą to już się stało u niego jak gdyby takim mechanizmem obronnym. Jego tam nie można nigdzie zlokalizować. To samo proszę sobie zwrócić uwagę, że w 70 roku, kiedy rozprawiał się z robotnikami na Wybrzeżu, nigdy się nie pojawił na Wybrzeżu. Cały czas siedział w Warszawie, podobnie zachowywał się w okresie inwazji na Czechosłowację. Odegrał rolę taką, jak odgrywa minister obrony narodowej. Wszystko dopiął na ostatni guzik, za wszystko odpowiadał, wydał wszystkie stosowne rozkazy. Jego rola była jak zawsze rolą sługi. Kazali mu to poszedł. Gdyby kazali mu iść na przykład na Bułgarię, też by poszedł. Jemu było wszystko jedno. Był sługą, był wykonawcą. Nigdy nie odmawiał wykonania proponowanych zadań. Zawsze robił to, co mu kazali. W 1968 roku generał Jaruzelski, no można powiedzieć, opływa w zaszczyty. Jeszcze w trakcie agresji zostaje awansowany na generała broni. Otrzymuje medal sowiecki 50-lecia rewolucji październikowej, co tam był wysoko notowany. I jednocześnie otrzymuje order Lenina, co chyba było najwyższym odznaczeniem w Związku Sowieckim. Wysokie bojowe odznaczenia radzieckie wręczył marszałek Greczko tym, co wspólnie walczyli na szlaku od Lenino po Berlin. Czyli w 68 roku Rosjanie z nawiązką odpłacają za jego dotychczasową wierność i służbę. Jaruzelski nie wygląda na człowieka honoru. Proszę poczytać jego rozmowy z Breżniewem. Był taki uniżony jak sługa. To nie człowiek honoru, to sługa, to lokaj. Tacy bezwzględni ludzie jak Jaruzelski coraz bardziej są Moskwie potrzebni. Na forum powołanego wówczas Komitetu Ministrów Obrony Narodowej Układu Warszawskiego Jaruzelski w imieniu Moskwy potrafił krytycznie odnosić się do jakichś wątpliwości zgłaszanych przez innych ministrów obrony narodowej Układu Warszawskiego. Więc można powiedzieć, że był już pierwszym wśród wszystkich ministrów najważniejszym ministrem obrony narodowej dla Moskwy. Wielce szanowny towarzyszu marszałku Greczko, drodzy radzieccy goście, sprawia nam szczególną radość i satysfakcję, iż w dniu dzisiejszym spotykamy się z najwyższą delegacją bratniej nam sojuszniczej Armii Radzieckiej w trakcie jej wizyty w naszym kraju. Uroczysty akt przekazania radzieckim towarzyszom broni wiernej kopii sztandaru frontowego 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Na wspólnym szlaku walk i zwycięstw pod frontowymi sztandarami dojrzewało wśród polskich i radzieckich żołnierzy braterstwo broni. Nierozerwalne, scementowane wspólnie przelaną krwią. Od niego zależało wszystko w siłach zbrojnych. Nikt już mu nie bruździł w kacę. Przychodzi rok 70 i przychodzi Wybrzeże. Jest tym, który bez szemrania wykonuje rozkaz. Nie protestuje, kiedy Gomułka każe strzelać. On sam osobiście, że tak powiem, nie strzela, bo jest w Warszawie w centrum dyspozycyjnym, ale strzelają jego podwładni. Wszystkie rozkazy najwyższego szczebla związane z użyciem broni po linii wojskowej wydawał generał Jaruzelski. I tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Gomułka mógł sobie co chciał mówić, mógł sobie bredzić, że nawet użyć rakiety, użyć lotnictwo, ale żeby to lotnictwo poderwać, te rakiety odpalić, to musiał paść rozkaz generała Jaruzelskiego. I taka jest odpowiedzialność generała Jaruzelskiego.
dowody w sensie materialnym wyczyszczono. Zrobiono to tak, że kiedy się okazało, że Trójmiasto i Szczecin i w części Elbląg zostały spowite trupami, to generał Jaruzelski nakazał całą dokumentację wojsk operacyjnych działających w Trójmieście ściągnąć do sztabu generalnego. Wszystkie dokumenty, od rozkazów najdrobniejszych, później zostały zniszczone. I tak generał Jaruzelski zatarł za sobą, przynajmniej w tym wypadku mu się udało, wszystkie ślady. Sam w te miejsca się nie udawał. Siedział w Warszawie i rozgrywał sprawy związane z władzą i pozostaniem na stołku. Już na początku grudnia 70 roku władze PRL zdawały sobie sprawę z tego, że nastąpi za chwilę krach. I w związku z tym część ludzi, elity władzy PRL, próbuje ten kryzys, jak zawsze, wykorzystać do swoich celów, do walki o władzę. I tak się dzieje. I na tym tle dopiero lepiej zrozumiemy zachowanie Jaruzelskiego. Grał w ekipie, która zmierzała za pomocą zamachu stanu, bo tak w okresie wydarzenia 70 roku, do pozbawienia Gomułki władz. Kiedy po masakrach doszło do przesilenia i odwołanie Gomułki stało się możliwe, dlatego że Moskwa wyraziła mu swoje wotum nieufności w specjalnym liście KC do biura politycznego, to urealniło spisek gierkowców, w skład którego Jaruzelski wchodził. Brał udział w takich konwentyklach mających za zadanie wypracowanie sposobu odsunięcia Gomułki i zastąpienia Gogierki. Ponieważ jednak sytuacja w kierowniczym gronie, biurze politycznym była absolutnie patowa, to znaczy nie dawało się de facto obalić Gomułki, Jaruzelski wykonał dwie pokerowe decyzje. Stwierdził po pierwsze, że nie ma dalszych sił wojskowych, żeby zapewnić bezpieczeństwo innych miast, a za lada moment ruszy się Warszawa czy Kraków. No i właściwie padnie system. Blefował, miał siłę. Kłamał. I to kłamstwo odegrało decydującą rolę w przekonaniu ludzi Gomułki, że przyszła pora kapitulacji. Rozgrywa swoją osobistą, indywidualną kartę, no bo chce cały czas być na świeczniku. To jest, pamiętajmy po prostu, być może kluczem do zrozumienia tej postaci jest jego karierowiczostwo. To jest człowiek, który sobie nie wyobraża sytuacji, w której on jest poza burtą. Ale na wszelki wypadek zgromadził grupę oficerów, którzy jeśli nie uda się po dobroci, mieli dokonać zamachu stanu, mieli aresztować ludzi Gomułki i zapewnić w ten sposób siłowo Gierkowi dojście do władzy. Ściągnął bardzo szybko generała Hochę z Trójmiasta i nakazał mu zorganizować zabezpieczenie Warszawy i najważniejszych instytucji w Warszawie. I w tejże grupie Babiuch, Kania, Jaruzelski, Szlachcic zapadła decyzja o wyjeździe do Katowic po Gierka. Pojechał Szlachcic i pojechał Kania. Jak wiemy, 18 Jaruzelski całą noc spędził na Klonowej u siebie w gabinecie. O 11 zameldował się w Warszawie Gierek. Gomułka już był w stanie takiego osłabienia, tak go to psychicznie zdołowało, że został skierowany do szpitala. Po krwawym stłumieniu przez wojsko buntu na Wybrzeżu Wojciech Jaruzelski awansuje do ścisłego kierownictwa partii komunistycznej. Dzięki konfliktowi na Wybrzeżu Jaruzelski zrobił kolejny krok do władzy, wszedł do biura politycznego. Stał się już nie tylko ministrem obrony, ale ważną figurą polityczną w układzie lat 70. Jest już na samych szczytach wierchuszki partyjno-politycznej, która rządzi krajem. Jaruzelski starał się nie angażować pozornie w żadną akcję polityczną w latach 70. Czekał na swój czas. Siedział cicho, ale spiskował. Spiskował z kolejną grupą i frakcją, która w połowie lat 70. w długofalowym procesie postanowiła obalić ekipę gierkowską. To był przede wszystkim Stanisław Kania, jego najbliższy w tym czasie przyjaciel. Zaczęli być takim tandemem braci. Kania, który nadzorował linii partyjnej Wojsko i Bezpieka, i Jaruzelski, który był ministrem obrony. Potężne siły się zjednoczyły. Koalicyjna doktryna obronna Układu Warszawskiego zakłada na fundamencie politycznej współpracy państw członkowskich i Braterstwa Broni Zaprzyjaźnionych Armii sprawne współdziałanie sztabów i wojsk operacyjnych oraz krajowych systemów obrony terytorialnej w oparciu o potęgę radzieckich sił zbrojnych.
Komunizm to ruch niestroniący od przemocy, gotowy posunąć się do zabójstwa i użyć wszelkich środków do tego, by wywołać rewolucję. Ruch ten zinstytucjonalizował bezwzględność jako narzędzie osiągania celów politycznych. Doktryna sowiecka miała charakter agresywny i u nas tak naprawdę nikt nie uczył sztuki obrony, tylko uczono agresji, no napadu. W sztabie generalnym, w zarządzie operacyjnym Wojska Polskiego, ludzie, którzy opracowywali plany, które były zwane doktryną obronną państwa, ci ludzie na tym etapie doskonale wiedzieli, że ten kraj nie przetrzyma konfliktu wschód-zachód, bo nie ma lepszego miejsca na kuli ziemskiej, żeby spacyfikować na drodze do marszu armię sowiecką na zachód, jak na terytorium państwa polskiego. To był najlepszy rejon. Są trzy rzeki, Bug, Wisła i Odra. Armia ta siłą rzeczy musiałaby tutaj spowalniać. A jeżeli Amerykanie plasowali średnio tutaj od 40 do 60 punktów wymierzonych, zlokalizowanych do uderzeń jądrowych o zasięgu taktycznym, no to sobie możemy wyobrazić, żeby powstała tu jedna ogromna pustynia nuklearna. I o tym ci oficerowie w sztabie generalnym wiedzieli, zwłaszcza w zarządzie operacyjnym. My byliśmy skazani na niebyt. Państwo polskie nad tym, co się nazywało przyjaźnią polsko-sowiecką i braterstwem broni, w wyniku tego braterstwa i tejże przyjaźni, gdyby doszło do konfliktu wschód-zachód, przestałoby istnieć. Generał Jaruzelski miał pełną świadomość doktryny Związku Sowieckiego i tak naprawdę Sowietom tego typu armie jak nasza i inne, pomniejsze, one właściwie by służyły za dekorację przy generalnej rozprawie z Zachodem. Oni byli im potrzebni, żeby tu na terenie Polski był porządek, jak oni będą przechodzili. Żeby były stosowne kładki, mosty przerzutowe przez Wisłę dodatkowe, żeby były strzeżone, żeby była regulacja ruchu właściwa. Choćby Sowieci tak ją dublowali swoją, ale to chcieli mieć zabezpieczone. Jaruzelski przy Gierku był zupełnie innym ministrem obrony narodowej niż przy Gomułce. Gomułka miał jakąś awersję do wojska, bo zawsze sobie wojsko kojarzył z tą instytucją, która mu najwięcej zabiera z budżetu. Zawsze się wykłócał o każdy sprzęt, który Sowieci próbowali nam sprzedać czy przekazać licencję. Natomiast Jaruzelski przy Gierku rozwinął się wręcz niesamowicie. Gierek był szczodry, a jednocześnie był leniwy. Nie przychodził na posiedzenia Komitetu Obrony Kraju i meldunki Jaruzelskiego z tych posiedzeń, kiedy zapadały decyzje, że Związek Radziecki rekomenduje, czy Naczelny Dowódca Układu Warszawskiego poleca dozbroić, zmienić ten rodzaj artykułu, czy ten rodzaj tam, prawda, samolotów, i szedł z tą problematyką do Gierka, Gierek mu nie odmawiał pieniędzy. W tej twórczej pracy dla kraju, ramię w ramię z robotnikami i rolnikami, żołnierze naszych sił zbrojnych dają dowody świadomości obywatelskiej, umacniają związki łączące ich z ludem pracującym.
potrafił na posiedzeniu KOP-u tak powiedzieć do ministra komunikacji, że Ministerstwo Obrony Związku Radzieckiego postuluje, żeby na tej trasie przerzutu Armii Radzieckiej tyle i tyle kładek przerzutowych, tyle i tyle złożyć wzdłuż Wisły, czy wzdłuż Odry, czy Bugu, przęseł mostowych na wypadek wojny. I taki minister komunikacji nie śmiał po prostu odmówić, więc do setki milionów wyłudzonych z innych budżetów, które Jaruzelski obracał na cele militarne. Żołnierzy współuczestniczących w budowie tych priorytetowych tras komunikacyjnych stolicy odwiedził członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, minister obrony narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski. Wiele z czynów społecznych w Polsce odbywało się nie z myślą o upiększeniu takich czy innych jakichś placów, zabaw, dziedzińców, ale były podyktowane, ludzie chodzą na te czyny, nawet nie mieli pojęcia, że usypują jakieś wały, czy gdzieś zapoczątkowują jakąś trasę, jakieś robią narzuty ziemne, które później mają mieć znaczenie militarne. Jeżeli poszukujemy czynników, które spowodowały załamanie tej gospodarki typu socjalistycznego w latach 70., to bardzo duży udział w tym ma rozrzutność Gierka na siły zbrojne, rozdymany budżet Ministerstwa Obrony Narodowej. Jaruzelski nie zważał, że to może szkodzić gospodarce. Jednym z najistotniejszych elementów rządów sowieckich, a i rządów komunistycznych w ogóle, była atomizacja społeczeństwa. Oddzielenie każdego człowieka od innych, by nikt nie mógł nikomu ufać. Jeśli nikt nikomu nie ufa, to znaczy, że nie można zorganizować oporu przeciwko nieprawomocnemu reżimowi. Nagle Solidarność zmienia to. My jesteśmy tymi podmiotami, którym my możemy decydować, my coś możemy żądać. I to nagle to było niesamowite uczucie. W propagandzie górnicy byli traktowani jako arystokracja. W telewizji to świetnie wyglądało, wszystkim się wydawało pięknie, ale ja wiem, jako górnik był traktowany jako śmieć. Dla mnie rok 80. Solidarność to było przede wszystkim z odzyskaniem godności jako człowieka. Nie mam pretensji, że przygotowywał stan wojenny, bo każdy rozsądny polityk, tym bardziej wojskowy, przygotowuje się do sytuacji alternatywnej. Ale on chciał wprowadzić ten stan wojenny. Uważał, że trzeba złamać Solidarność. W logice systemu komunistycznego nie mieściło się istnienie organizacji społecznej, zwłaszcza dużej, a Solidarność była ogromna, która jest niezależna od centrum dyspozycji państwowych. No po prostu to w systemie nie mogło istnieć. Wobec tego należało to zlikwidować. To była decyzja Moskwy, nie Polski. Najpierw był Kania, a potem już Jaruzelski otrzymał propozycję od Moskwy. Został powołany na smyczkę pierwszego sekretarza po to, żeby wprowadzić stan wojenny. Żeby mieli zaufanie, że on im to zrobi. Zrobił. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Widziałem praktycznie wszystkie dokumenty Biura Politycznego dotyczące kryzysu polskiego. I ze wszystkich dokumentów wynika jednoznacznie, że Sowieci nie przygotowywali wkroczenia oraz że od razu poinformowali o tym Polaków. Wiedział o tym Jaruzelski, a nawet były rozmowy w Biurze Politycznym o tym, że Jaruzelski kilka razy sam pyta, czy Sowieci by mu nie pomogli w wojennych działaniach, gdy będzie wprowadzany stan wojenny. Z posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 10 grudnia 1981 roku.
Jaruzelski mówi, że jeśli siły polskie nie poradzą sobie z oporem ze strony Solidarności, to polscy towarzysze liczą na pomoc innych państw, włącznie z wprowadzeniem sił zbrojnych na terytorium Polski. I historia wygląda tutaj w sposób niesłychanie prosty. To Wojciech Jaruzelski prosił towarzyszy radzieckich o interwencję zbrojną, a oni konsekwentnie odmawiali, tłumacząc mu, że i wydając wręcz polecenia, że on to ma zrobić sam. Chciał mieć pewność, że go nie zostawią na lodzie po prostu. Bał się przede wszystkim odpowiedzialności. On się bał tego, że może się coś takiego wydarzyć, jak się wydarzyło w 70 roku na Wybrzeżu. No nie było do końca wiadome, jaka będzie reakcja społeczna na wprowadzenie stanu wojennego. Czym to się zakończy? Kiedy wprowadzili stan wojenny i okazało się, że przebiegło to bardzo gładko i wręcz bezkonfliktowo, jak to określali, to proszę sobie wyobrazić, że gratulacjom, zachwytom nie było końca przez cały 13-14 grudzień. Napływały depesze, telefony z Moskwy, z innych stolic, z gratulacjami dla Jaruzelskiego, dla jego kadrów. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Wizyta pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, prezesa Rady Ministrów generała Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, Berlinie, Pradze i pozostałych krajach bratniego przymierza potwierdza niezniszczalną trwałość tego przymierza, dowodzi równości i serdeczności we wzajemnych stosunkach, zaufania i lojalnej gotowości. Nie ma wątpliwości, że gdyby Wojciech Jaruzelski nie był gwarantem dla Sowietów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, zostałby odsunięty od władzy. On myślał o sobie i, i ludziach takich jak on. Ich głowy by poleciały, gdyby nie utrzymali Polski. To dla nich było ważne, nie dla niego jednego, dla nich wszystkich. Kanie, Kiszczaka i wszystkich pozostałych z tej sitwy. Kamarilię. I oni się bali po prostu utraty tych przywilei, że będzie im gorzej. Oni się nie bali jakiejś tam interwencji. Oni się bali, że może stracą te pozycje, które mają, które uzyskali tylko dzięki wyłącznie systemu komunistycznemu, temu choremu systemowi, że o to mogą stracić tą, te władze, te przywileje. Czyli musieli wprowadzić stan wojny z ich punktu widzenia, aby utrzymać władzę. I w sumie jeśli idzie o interes Polski, to oni byli zdrajcami. Ale jeśli idzie o interes własnego klanu, w pełni dochowali wierności. Generał, trzeba powiedzieć, ma ogromną władzę. Może nie absolutną, ale większą niż miał ktokolwiek chyba w Polsce. Przypomnijmy, pierwszy sekretarz KCPZPR, czyli siły faktycznie rządzącej krajem, premier, minister obrony narodowej. Potem zamienia stanowisko premiera na przewodniczącego Rady Państwa, czyli formalną głowę państwa. To nie o tytuły tylko chodzi, ale chodzi o władzę realną, jest ona ogromna. W jakim sensie nieabsolutna, bo istnieje bat w postaci Moskwy. Istnieje jednak ten kadłubek w postaci partii. Ale stan wojenny przetrącił także do końca kręgosłup partii. Bo w struktury partyjne, w struktury administracyjne wyszło mnóstwo wojskowych. Są na ogół powiązanych z tajnymi służbami. W aparacie bezpieczeństwa nastąpiły bardzo wyraźne przetasowania. Szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych został jeden z zaufanych Jaruzelskiego, generał Kiszczak. Do struktur cywilnej bezpieki przeszło co najmniej kilku innych oficerów na kluczowe stanowiska. To był taki typowy desant zielonych, wojskowych na cywilną bezpiekę. Po prostu Jaruzelski zapewnił sobie w ten sposób pełną kontrolę za pomocą swoich ludzi nad aparatem bezpieczeństwa PRL. Kto jest ministrem obrony narodowej? Generał Siwicki. Kto jest szefem kancelarii? Generał Janiszewski. Kancelarii Urzędu Rady Ministrów. Kto zostaje szefem kancelarii KC? Pułkownik Kołodziejczak. Kto jest kierownikiem Wydziału Kadr KCPZPR? Pułkownik Dziekan. Tu wojewoda, tam minister, tu wiceminister. To jeszcze przed stanem wojennym nastąpiła pewna militaryzacja różnych resortów gospodarczych, takich organizacyjnych. To było zresztą zgodne z sugestią, którą Sowieci przekazali na początku września 80 roku, żeby zwiększać rolę wojska w kraju. Dlatego, że uważali, że korpus oficerski, zwłaszcza ten wyższy, jest absolutnie lojalny. To jest przeczyszczony, sprawdzony. No ponadto w wojsku rozkaz jest rozkaz. To jest dekada rządów mundurowych, gdzie generał Jaruzelski decyduje o wszystkim.
Jest to tak śmieszne już, że na posiedzeniach Komitetu Obrony Kraju decydował nawet o repertuarze w teatrach. Co więcej, nawet narzucał treści w komiksach dla młodzieży. Wśród cennych wartości narodowych jest jedna najcenniejsza i jednocześnie najbardziej krucha, najwrażliwsza – dzieci. Oficerowie w kontaktach z nauczycielami i młodzieżą szkolną szukają odpowiedzi na pytanie, jak zapisze się rok bieżący w świadomości najmłodszych. Niech młodzi uczą się rzeczy pożytecznych, szczytnych ideałów, socjalizmu. Niech uczą się Polski. To jest okres lat 80., który coś w Polakach zniszczył i zabił. Zniszczył wiarę, nadzieję, ten efekt, który był jakby, który w Solidarność wywołał ten entuzjazm. W latach 80. po stanie wojennych wyjechało setki tysięcy ludzi, około miliona. I to byli ludzie w wieku, powiedzmy, lat 20 do 30, czyli w wieku produkcyjnym. Ludzie, którzy w normalnych warunkach w Polsce by mogli przyczynić się do rozwoju gospodarczego, socjalnego państwa polskiego. Obywatelu generale, dźwiga swe obowiązki zgodno najgłębszego szacunku siłą wewnętrzną. Musi ci ona nadal wystarczyć na tę wysoką powinność. Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wierzy, że wypełnisz to zadanie ku chwale ojczyzny. Dziękuję. Pełnię władzy wykorzystuje dla pełni władzy. Do sprawowania tej władzy, napawania się władzą. Podejmuje reform gospodarczych, bawi się w politykę personalną, stawia się jak klocki cały czas. Ma fatalną rękę do ludzi, fatalną po prostu. To jest aż zadziwiające. Wynika to chyba z doświadczeń wojskowych. Generał nie rozumie, że w polityce potrzebne są inne osobowości, inne indywidualności. Generał ceni dyscyplinę, posłuszeństwo, co oczywiście oddziałuje na styl uprawiania polityki, na to, że ta polityka dawcze w miejscu. Od przymocy miernot nie robi się wielkich rzeczy w polityce. Nie da się po prostu. Okres zmarnowanych szans, okres, kiedy gospodarka zostaje kompletnie rozregulowana. Smutny okres. Ta gospodarka poszła w przepaść. Generalnie zdołował ją niemiłosiernie. To tylko i wyłącznie dlatego, że jemu się wydawało w tych latach 80., że wystarczy przenieść zasady życia funkcjonowania w jednostkach wojskowych i w garnizonach i kodeks pracy zastąpić regulaminami wojskowymi i ten kraj drgnie i ruszy do przodu. I to jest cała tragedia myślenia typowego wojskowego. Po roku 86, a zwłaszcza kiedy Gorbaczow dochodzi do władzy, Jaruzelski, on się po prostu zaczął bać tego, co się dzieje w Związku Sowieckim. I zaczął sobie zdawać sprawę, że będzie trzeba uwzględnić bycie u władzy z opozycją i jakimś podzieleniem się tą władzą. Towarzysze, zgodnie z dyrektywami 10 zjazdu zmierzamy ku gruntownej modyfikacji systemu sprawowania władzy. Jedna jest tylko i nieprzekraczalna rubież, socjalistyczny charakter i rozwój naszego kraju. Okrągły stół był fragmentem strategii zachowania władzy przez komunistów. Komuniści się nie spodziewali, że się rozpadnie Związek Sowiecki. Natomiast komuniści są zawsze pragmatyczni, wtedy kiedy chodzi o zachowanie władzy, i spodziewali się, że należy taktycznie pójść na ustępstwa. Góra z górą. No, mam nadzieję, że się już nie rozejdziemy. Myślę, że nie. Będę się Polski leży. Tak, mam nadzieję właśnie. O co chodzi z tą opozycją, generałowi?
Chodzi o to, żeby zwalić na nią odpowiedzialność za rzecz, którą się wydaje niezbędna, za drastyczną reformę ekonomiczną, za którą zapłaci całe społeczeństwo. W bardzo wysoką cenę drastycznego obniżenia stopy życiowej. Solidarność ma pokryć koszty tej operacji. I stąd się zdecydował. Stąd mamy szeptane rozmowy w Magdalence, gdzie w głównej mierze mu już wtedy prawie przyklaśnięto, że będzie prezydentem, że wiodące resorty będą należały do jego sitwy partyjnej. On był w 100% mu usatysfakcjonowany. Wiedział, że jeżeli będzie miał jako prezydent, będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych, będzie przewodniczącym Komitetu Obrony Kraju, będzie Świckiego miał w roli ministra obrony narodowej, Kiszczaka jako ministra spraw wewnętrznych, no to on będzie o wszystkim decydował. Taki jest ich projekt, taka jest myśl polityczna. No вот при круглом столе произошёл раскол. Okrągły stół to rozłam Solidarności. Bardziej umiarkowana część, prosocjalistyczna, przystała na to porozumienie. Pozostali siedzieli cicho, by uniknąć rozłamu. Rozmawiałem o tym wówczas z Kuroniem, z Michnikiem, objaśniałem, że robią głupotę, że cały autorytet Solidarności, zbudowany na walce podziemnej, oddają w rezultacie komunistom. Tak jakby zdradzili swoją sprawę. Nie należało tego robić. Они этим как бы предают свое дело. Это не надо делать. Panie prezydencie, jaką Polskę widać z Belwederu? Temat jest wielki, ale odpowiem krótko i obrazowo. Wiosna jesienią, to znaczy i słońce, i chmury. Bardzo pragnę, aby tak jak w przyrodzie zwyciężyło słońce i wierzę, że zwycięży. Kto mu to zagwarantował, że on funkcjonował i funkcjonuje nadal w charakterze dziadka, którego nawet większość Polaków analizuje w kategoriach jako tego, który no nic takiego wielkiego Polsce złego nie uczynił, prawda, żeby dać mu spokój. Jemu zagwarantowali to ludzie, którzy doszli do władzy po 89 roku. Oni mu gwarantowali tą nietykalność. Odpieprz się może, co? No, może się odpieprz od generała teraz. Michnik go woził po całej Europie, przedstawiał, robił mu niesamowitą klakę, prawda? Tu w Polsce to samo. Siedzimy przy tym stole. Ktoś może uznać za żart historii, ktoś inny z kolei za logikę historii, ale na pewno najważniejsze jest, aby ten eksperyment się udał. To była najlepsza sztuczka, przyjęcie formy demokratycznej przez posttotalitarną nomenklaturę. Nie można było przeprowadzić lustracji, nie można było w żaden sposób oczyścić aparatu władzy ze starych funkcjonariuszy. Wszędzie, nie tylko w sądownictwie, ale w każdej instytucji, łącznie z Kościołem, wszędzie jest kontynuacja PRL, bo niby co mieli ci ludzie komuniści robić? Przestać przychodzić do pracy? Jak można było przychodzić i ukraść pół szpitala? Oczywiście, że zostali, jak się ich nie wywaliło tam, gdzie byli za komuny i jeszcze się podreperowali finansowo. Wszyscy, którzy byli związani z tym systemem, są ze sobą bardzo dobrze powiązani swoimi dawnymi przestępstwami. Mają się czego bać. On w każdym momencie, poprzez wiedzę, jaką posiadał i dokumenty, gdzie są w różnych jeszcze miejscach, po różnych prywatnych domach się znajdują, w dużej mierze są one kompromitujące, mógłby w nich uderzać bardzo boleśnie i oni mieli tego świadomość. Opowiadał mi jeden z dziennikarzy, że nie mogę się powiedzieć ani na jego nazwisko, ani na tego dygnitarza, że całe segmenty dokumentów ma ułożone, jak gdyby tak strukturalnie sobie to zrobił, i ma je ułożone, o tak jakby powiedzieć, przemysł, gospodarka, siły zbrojne, partie polityczne i tak w tej szafie od góry do dołu. Całe kierownictwo polskiego wojska, zwłaszcza w latach 90.,
jak popatrzymy na szefów sztabu, szefów poszczególnych struktur wojska, rodzajów broni, to są po prostu wychowankowie, znajomi albo koledzy generała Jaruzelskiego. Zresztą w wielu środowiskach wojskowych mówi się o tym, że przez całą dekadę lat 90., a nawet po części na początku lat 2000, decydującą rolę w nie tyle mianowaniu, ale przyklepaniu kandydatur na stanowiska szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego miał generał Jaruzelski. Przecież to ci ludzie w służbach typu informacja wojskowa, WSW, oni tak to nie rozgrywają chaotycznie, że odpadają z gry i wychodzą nago i boso. Oni z pewnym kapitałem, który ma ich chronić, kiedy się wszystko sypnie, zawsze odchodzą z tych służb. Można powiedzieć, że Polską od 1981 roku do dzisiaj rządzą tajne służby wojskowe, bo ta dobra tradycja utrzymała się przy po 1989 po 1991 roku. Poland has enough of a history. Polska doświadczyła w przeszłości, jak ludzie zdradzali niepodległość kraju i nie może zapominać o naukach z tego płynących. Forget those lessons of the past. Honecker, który był odpowiednikiem Jaruzelskiego, musiał uciekać z Niemiec i zmarł na obczyźnie w Chile, a w Polsce Jaruzelski sobie dyskutuje się, czy to jest przestępca, czy nie. Ja nie mówię, że on musi skończyć w więzieniu, ale wyrok za to, co on uczynił, powinien być. Trzeba wyciągnąć lekcję. Czy Polska będzie w przyszłości niepodległym, wolnym krajem? Będzie, jeśli ludzie będą lojalni wobec swojego kraju. Ale jeśli będzie się tolerować brak lojalności, a nielojalność nie będzie podlegać karze, to Polska stanie się ponownie satelitą. Wszelkie próby osądzenia Wojciecha Jaruzelskiego za zbrodnie komunistyczne dotychczas nie powiodły się. W ciągnących się od lat 90. procesach o sprawstwo kierownicze masakry na Wybrzeżu oraz o odpowiedzialność za stan wojenny dotychczas nie zapadł żaden wyrok.